Hejka, hejka i widzimy się w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj sobie pójdziemy na kolejne kupowanie prezentów, ale najpierw zobaczmy, co dzisiaj mamy w naszym kalendarzu adwentowym, ponieważ zapomniałam kompletnie o nim. To mamy w sumie kilka czekoladek do zjedzenia więcej, także zobaczymy. Mam ich do zjedzenia chyba 4. Mam już 4. Co to jest? Kaczka? Kaczki są świąteczne? Choinka. O, sanie. Choinka. Skoro to jest choinka, to co było tamto? Żeby nie pojechać na głodniaka, to zrobimy sobie tosty. Jezus, jak słońce fajnie świeci. Zaraz ten śnieg porozstawię. Podłączymy. No. Dobra, zaczyna się toster grzać. Weźmy sobie serek, masełko. No i co? No ser, nie? A wasze? A jakie są wasze pierwsze szybkie śniadania? Mi się nigdy nie chce jeść śniadań. Nie wstawać wcześniej, zawsze wolę jednak pospać sobie dłużej. Ale dzisiaj co? Zrobimy sobie 2 tosty. Zaszalejemy. Czasem jeszcze mi chłopak robi śniadanka. Nie jajecznica. Albo coś, albo odwrotnie. Zależy, komu się chce wstać. Ale najczęściej tak. Raczej przygotowujemy sobie na wieczór śniadanie, żeby rano szybko zjeść albo zabrać do szkoły. I w sumie to tak. Tak tyle. Dobra, ja sobie zjem. I widzimy się później. Tak wygląda w sumie moje śniadanie. 2 tosty, cappuccino i sos czosnkowy. Panie widzowie, czy byście nosili taką torebeczkę? A jeszcze mam fajną pokażkę. Zobaczcie tam. Fuj. Kochani, właśnie dotarliśmy do ptaka, w zasadzie jesteśmy na Forlosie. I już trochę obeszliśmy i tak naprawdę nic nie było tak ciekawego, żeby to pochwalić. Idziemy dalej zobaczyć, co będzie. Może coś znajdziemy fajnego. Jak nie, to wracamy do domu. Oczywiście jestem z Soną. Hej. Jesteśmy w trakcie przymierzania studniówkowych sukienek. To się prezentuje tak, taka jest granatowa. I kosztuje 45 zł. Wyprzedaż już jest. I tak, wybrać się na zakupy, a człowiek od razu bankrutuje. I zakupy udane. Udało się kupić dużo prezentów. To auto samo jedzie? Zobacz. Zobaczcie. A nie! Co? Okej, poranne zakupy zaliczone. Czas uciekać na uczelnię. Najśmieszniejszy fakt to, że minęliśmy się z wykładowcą, gdzie właśnie jedziemy na jego zajęcia. Zobaczymy, czy będzie w ogóle. Już się wykąpałam. I mam mokre włosy. I będę testować taką maskę. To jest maska Kromask. Srebrna. A w rzeczywistości jest fioletowa. Ma ona za zadanie zniwelować żółte odcienie
po włosach rozjaśnianych. Generalnie tej maski robię taki test. Nagrałam pierwsze użycie, teraz drugie. A zobaczymy, jak będzie po miesiącu stosowania. Także zobaczymy. Mam ją trzymać 20 minut. I to by było w sumie na tyle. Dlatego też łapki w górę, subskrypcje, komentujcie. A my widzimy się jutro. Cześć!